Jest 18 maja 2023 roku, jest porannik 24, Robert Rewiński, redaktor naczelny Patriot24.net i telewizja Patriot24.net. Jestem w Berlinie, nie tylko w światowym mieście, światowej metropolii, ale jak się wydaje również być może globalnej, międzygwiezdnej, bo tutaj jak wiemy nasi sąsiedzi mają ogromne nadzieje, ambicje, wyobrażenia i tutaj różne elementy związane z tym, co jest dla nich istotne, zamieścili między innymi na jednym z najważniejszych europejskich lotnisk Berlin-Brandenburg. No właśnie, Berlin to miejsce, gdzie dziś chciałbym podjąć bardzo trudny temat, ale chyba bardzo istotny z punktu widzenia tego, co się dzieje w tej chwili w Polsce. Chodzi o dyskusję wokół palnięcia na antenie TVN24 słów, które z jednej strony wypowiedział satyryk, a z drugiej strony bardzo wulgarnie zareagował prezenter tejże stacji. To, że się pokłócili, można było się tego spodziewać, że w którymś momencie ta purchawa głupoty pęknie. I teraz tak, to co jest istotne. Bardzo stanowczo chciałbym oddzielić problem, który dotyczy transpłciowości dzieci, takiego realnego problemu, który jest z tym związany, a tego wszystkiego, co między innymi rozpoczęło się tutaj w Berlinie. Bo pojawia się pytanie, czy na te tematy powinniśmy rozmawiać poważnie, w skupieniu, z odpowiedzialnością, czy właśnie wesoluśko, jak to się tutaj rozpoczęło w Berlinie, z gołymi tyłkami na wierzchu, z kolorowymi perukami, z gwizdkami, balonami i wyszydzaniem chrześcijaństwa. Problem jest bardzo poważny i mam nadzieję, że nikt w TVN-ie teraz nie będzie uciekał od odpowiedzi na to zasadnicze pytanie. Czy na temat transpłciowości mamy mówić smucąc się, czy skacząc i klaszcząc? Bo to, co jest mega istotne w tej sytuacji, nie wolno w te sytuacje, w te dyskusje publiczne wciągać dzieci. Ja nie znam dokładnie przypadku prezentera TVN24, ale wiem, że to on sam dokonał takiego coming outu, tak to jest modne słowo, i gdzieś tam tą informację przekazał, bo ja nie słyszałem, żeby ktoś inny do tego doszedł, żeby jacyś paparazzi zamieszczali zdjęcia. Nie, to on sam to ogłosił. Chyba widziałem nawet jakąś książkę jego autorstwa i to nie wcale z osobą, która ma problem na okładce, tylko z jego twarzą. Czyli wychodzi na to, że on chciał pokazać problem, pokazać siebie, pokazać zjawisko. I teraz pytanie, czy w tej sytuacji, w której absolutnie, tak jak mówię, nie powinniśmy wciągać w to dzieci, jest przestrzeń do odrzucenia tego berlińskiego szaleństwa, wygłupów, a przede wszystkim manipulacji. Bo te obelżywe, zupełnie destrukcyjne sceny, które widzimy na ulicach Berlina, które mają być normą światową, które mają być przeniesione na grunt Polski, do takiej codzienności. No właśnie, czy to jest element poważnej dyskusji i czy to jest przyszłość, wokół której powinniśmy się skupiać? A może właśnie inaczej? Ja poznałem wiele lat temu dziecko, które czuło się odmienne płciowo. I nikt nie robił z tego żadnego halo, nikt nie smucił się, nikt nie przybierał jakichś pus napuszonych, tylko po prostu było wiadomo, że w naszej okolicy, tam gdzie mieszkałem, jest osoba, która ubiera się zupełnie inaczej, która prosi, żeby nazywać ją inaczej, czyli imieniem płci, którą się utożsamiała ta osoba. I w tym momencie wręcz
to, co pamiętam, to radość i uśmiech na twarzy tego dziecka, bo wszyscy w okolicy to akceptowali. I nie było żadnej wulgarności wokół tego, nie było jakiegokolwiek obnażania się, nie było szydzenia czy wymądrzania się, bo po prostu tak było. I ludzie od wieków wiedzą, że w ich środowiskach pojawiają się osoby, które czują inaczej, zachowują się inaczej, ubierają się inaczej i akceptują to, tę inność. Więc teraz pytanie, o co chodzi tej stacji, która tak miesza Polakom w głowach, bo z jednej strony bardzo im się podoba co się dzieje tutaj w Berlinie, ta światowość, ta globalność, to wszystko, a z drugiej strony, jeżeli przychodzi do, może jeszcze, podoba im się również żartowanie, szydzenie i tak zwane sztuki wyzwolone przeciwko chrześcijanom, tak? I nie przeszkadza im, że dzieci, które są wychowane w rodzinach katolickich, w rodzinach tradycyjnych chrześcijańskich, widzą, jak te poubierane, albo raczej porozbierane, kolorowe osoby, a ja ich nazywam manipulantami, deprawują dzieci. I to TVN-owi nie przeszkadza. To uważają za światowość i że jest tak super. A kiedy nagle ten kabaret przenosi się na ich antenę i dochodzi do spięcia i do konfliktu pomiędzy dwoma pracownikami tej stacji, nagle jest problem. Więc apeluję, trzeba wypracować jednolitą ścieżkę pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują, a jednocześnie formę żartu, który też jest związany z naturą człowieka, nawet który jest transseksualny. Bo tak jak powtarzam, tą osobę, którą znałem, ona była bardzo roześmianą, szczęśliwą osobą. Więc pytanie, o co chodzi w tym całym bałaganie? A ja wiem, o co chodzi, bo obserwuję to w wielu krajach świata. W tej chwili dąży się do tego, by było od dziecka zupełnie obojętne, kto z kim się wiąże. Bo o ile odczuwanie młodego człowieka pojawia się w jakimś etapie życia, tak manipulacje tych właśnie cwaniaków LGBT polegają na tym, żeby wypracować sposób preferowania osoby bliskiej już poprzez manipulacje na poziomie szkoły. I ja się zgadzam tutaj z polskim rządem, z ministrem Czarnkiem, z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Łapy precz od szkoły, jeśli chodzi o manipulatorów z LGBT. Bo należy pozostawić dzieciom wybór, jaką drogę obiorą w przyszłości, ale nie wolno ich wykręcać. Ja mówiłem wam to w Danii, gdzie w tej chwili 80%, można powiedzieć, par, które się widzi na ulicach, to są pary jednopłciowe. To są mężczyźni, którzy razem wędrują i kobiety, które razem spędzają czas. I to nie jest wynikiem jakiegoś nagłej zmiany ich myślenia, tylko jest to wynik manipulacji od dziecka ich świadomością płciową. Dlatego panowie, którzy teraz tak bębnicie i się oburzacie i niesiecie jakiś raban. Pytanie, czy zorganizujecie tutaj w Berlinie dyskusję ze swoimi kolegami, którzy tutaj te idee niosą z taką ogromną siłą? Czy będziemy dalej pajacować wokół problemów płciowych? Czy będziemy do tego podchodzić poważnie? Bo nie ma zgody na obrażanie tego typu odczuć, ale nie ma zgody też na to, by dzieci chrześcijańskie i dzieci katolickie oglądały tego typu wybryki cwaniaków, tak zwanych zawodowych macherów od losu. Robert Rewiński.
Jeżeli podoba Wam się to, o czym rozmawiamy, zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie. Bardzo dziękuję z Berlina. Do zobaczenia jutro.